Jeszcze jeden. Dobra, i teraz zamykamy i kolano do przodu. Trzymamy. 4, 3, 2, zmiana. I drugi. 4, 3, 2, pauza. Dobra. I teraz skupimy się tak, mocno na pośladek, tył uda, pośladek. Stajemy sobie na lewej nodze, plecy są pochylone. Jak już są pochylone, to ich nie ruszacie. Czyli nie ma takiego ruchu, że podnosicie do góry. Prawa noga jest pod kątem prostym, czyli zobaczcie, kolano stopa jest w jednej linii. Ona w trakcie się lubi opuszczać do dołu, ale my cały czas ją trzymamy, bo będziemy wypychać. Hop. I wracać do kąta prostego. Znajdźcie sobie boki, to będziecie się widzieć. O, tak będzie najlepiej. I teraz możemy sobie dać ręce na lewe udo. Stoimy mocno na lewej stopie, czyli lewy pośladek jest napięty, a prawą nogą będziemy pracować. Nie ma czegoś takiego, żeby wyginać się im plecy. Plecy zostają, a tyłek, noga pracuje prawa. Spróbujmy. I wydech, i wdech. Wydłużamy.